Po raz kolejny obchodzimy dożynki, najważniejsze święto rolników, a także społeczeństwa województwa lubelskiego, tych ludzi wszystkich, którzy dobrze życzą polskiemu rolnictwu i ci, którzy wiedzą, że rolnictwo polskie, rolnictwo lubelskie jest ważnym ogniwem w gospodarce naszego regionu. Nieodłącznym atrybutem święta plonów są oczywiście wieńce dożynkowe. One się bardzo zmieniły w stosunku do tych pierwotnych, kiedy to przed laty zazwyczaj były dość małe, niesione przez przodownice. Teraz one przybrały w wielu przypadkach kształt arcydzieł swoistych, wypieszczonych, wypielęgnowanych. Mamy jak zwykle liczną reprezentację całego województwa. No i oczywiście, jak co roku, ogromne zmartwienie dla komisji oceniającej, ponieważ nie jest to łatwa czynność. Tradycja dożynkowa, obchodów dożynkowych w takiej formie, jaką tutaj dzisiaj Państwo mieliście okazję oglądać, rozpoczęła się w Polsce w okresie międzywojennym, ale tak naprawdę wszystko wiąże się z obchodami jeszcze dożynek dworskich. Witam serdecznie na stoisku gminy Wólka, na dożynkach powiatowych i wojewódzkich w Radawcu. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na to stoisko w dniu dzisiejszym, ale również do gminy Wólka zawsze, po to, żeby w niej zamieszkać, po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, po prostu po to, żeby tam żyć. Jest to gmina bardzo przyjazna wszystkim mieszkańcom. Staramy się stworzyć takie warunki, aby wszystkim było dobrze mieszkać, żeby wszyscy mogli się czuć tutaj dobrze, prowadzić działalność gospodarczą. Przywiozłyśmy z naszej iżyckiej krainy przepyszne pierogi, bigos, nasze wypieki, ale także nalewki i kompoty. Dzielimy się tym, co mamy najpiękniejszego i najsmaczniejszego. Krainą położoną między Strzywicami, Abychawą, blisko Lubina i w malowniczej okolicy. Zapraszamy do nas serdecznie i dziękujemy tutaj wszystkim za miłą zabawę. Mam nadzieję, że tegoroczne święto będzie bardzo udane. Zaprosiliśmy wielu znanych wykonawców, artystów. Jest czas pracy, ciężkiej pracy na polu, ale jest też czas zabawy, kiedy możemy zrelaksować się, odpocząć i to jest właśnie ten czas. Dlatego zapraszam wszystkich do Radawca. Jeszcze jest czas, aby przyjechać i razem z nami się tutaj pobawić. Dopisali nam goście, dopisały wieńce, delegacje wieńcowe. Program bardzo obszerny, wielu wystawców, wiele stoisk tematycznych. Myślę, że jako organizatorzy tegorocznych dożynek możemy być z siebie zadowoleni, bo już teraz widać, że dożynki się udały.